Hejka kochani, dzisiaj chcę Wam pokazać sposób na trwałość lakieru z użyciem hybrydy, za co dziękuję jednej z Was. Co potrzebujemy? Potrzebujemy właśnie zestawu do hybrydy, jasnego lakieru, najlepiej biały, lampę, alkohol izopropylowy, zmywacz do paznokci bez acetonu, to jest bardzo ważne, jakiś Wasz ulubiony lakier zwykły do paznokci i przechodzimy do pracy. No i tutaj jak widzicie, ja akurat przy okazji, że zaczęłam sobie robić pedikur, to stwierdziłam, że wypróbuję ten sposób i go Wam pokażę, czy rzeczywiście działa i działa. Więc tak jak widzicie tutaj, ja maluję po prostu wszystkie te trzy kroki do uzyskania hybrydy, czyli właśnie na początku sobie odtuściłam płytkę paznokcia, później nakładam teraz tutaj akurat bazę, następnie zaczęłam już nakładać kolor i tak jak mówię, najlepiej jest użyć białego koloru, musi być to jakiś jasny kolor, żeby po prostu Wam jakby nie prześwitywał przez inne odcienie później zwykłego lakieru do paznokci. I poza tym biel bardzo ładnie wyostrza kolory Waszego lakieru do paznokci. Tutaj kładę akurat drugą właśnie jakby warstwę koloru i już na koniec top coat, żeby tutaj wszystko ładnie nam utwardzić i żeby ładnie się błyszczały nam paznokcie. I przecieramy oczywiście alkoholem izopropylowym. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi filmikami na temat hybrydy, to wszystkie linki znajdziecie na dole. I już mamy zrobiony właśnie biały kolor. I teraz jak widzicie, ja już maluję lakierem do paznokci, wybranym kolorem, akurat z Kiko, gdzie też tutaj dziękuję jednej z Was za lakiery do paznokci. I malujemy po prostu tak normalnie, jakbyśmy malowały sobie paznokcie. I teraz chcę Wam pokazać, że właśnie możecie sobie zmywać bez problemu te paznokcie i możecie nakładać kolejny kolor i tak w kółko, aż Wam ta hybryda odrośnie i musicie po prostu ją całkowicie zdjąć. I to jest takie właśnie przedłużenie koloru na paznokciach, bo dużo ładniej i dużo trwalej Wam się, dużo dłużej też Wam się będzie utrzymywał kolor Waszego ulubionego lakieru do paznokci. I mam nadzieję, że taki sposób Wam się przyda, że Wam się spodobał. I dalej można się cieszyć swoimi pazurkami hybrydowymi. I tak jak tutaj Wam pokazuję, że też możecie inny kolor nakładać na paznokcie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że wypróbujecie same te, które się bawią hybrydą w domu. Ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia, buziaki, pa! A tu zapraszam Was na inne filmiki z serii paznokciowej.